Opowiem wam historię, która kilka lat temu przydarzyła mi się naprawdę. Być może moja opowieść zmieni wasze spojrzenie na pewne rzeczy. Czekałem na peronie już dobre pół godziny. Oczywiście przeklęty pociąg. Wtedy jeszcze nie byłem świadom wagi tych słów. Musiał złapać opóźnienie. Było tak zimno. Dochodziło do 15 kreski poniżej zera, a do tego posiałem gdzieś zapalniczkę. Zresztą palenie w takim mrozie i wietrze nie sprawia żadnej przyjemności. Wtem usłyszałem sygnały rogatek. Zamknęły się szlabany, a z ciemności gdzieś hen w oddali migały światła lokomotywy. Ten widok podniósł mnie na duchu do tego stopnia, że zrobiło mi się ciepło w środku i na zewnątrz. Lokomotywa sunęła po oblodzonych szynach niczym łyżwiarz, napawając mnie coraz to bardziej optymizmem. Okazało się, że mój optymizm jest próżny. Pociąg nie zwalniał przed peronem i mknął dalej. Noż kurwa! Towarowy! Jednakże za nim, nie wiem jakim cudem, ale tuż za nim jechał kolejny skład, tym razem pasażerski. Zatrzymał się, ale nikt nie wysiadał. Co dziwne, bo o tej porze zwykle sporo ludzi tu wysiada. Wracają z miasta, z pracy, z zakupów. Widziałem w środku jakichś pasażerów, jednak nikogo znajomego. Zdumiony i zdziwiony przyjazdem, byłem do tego stopnia, że z podekscytowania ocucił mnie dopiero gwizdek konduktora, zawiadamiający o odjeździe. Krzyknąłem jeszcze ja i wbiegłem przez zamykające się już drzwi. Wszedłem do wagonu. Zamknęły się za mną drzwi, poleciał drugi gwizdek. Usłyszałem zwalnianie skobli hamulców i cały pociąg ruszył z impetem przed siebie. Czułem jakiś niepokojący dreszcz, taką niepewność. Poprawiłem plecak i poszedłem na sam początek pociągu do konduktora. Musiałem kupić bilet, bo dość mam już siedzenia w kiblu przez całą podróż, żeby uniknąć naraz biletu i mandatu. Stanąłem przed drzwiami, zapukałem i je uchyliłem. Przede mną stał stary kontroler. Miał tę swoją marynarkę, krawat, a z wyrazu jego uśmiechniętej twarzy zrozumiałem, że to idealny człowiek do tej pracy. Uśmiechał się i powitał mnie z serdecznością. Poprosiłem o bilet do mojego rodzinnego miasta. Kontroler odwrócił się i zaczął drukować bilet. To, co dostałem do ręki, rozpoczęło moją potworną, koszmarną drogę przez mękę. Otrzymałem czarną karteczkę w rozmiarze biletu. Była złożona na pół i powodowała u mnie pewne zdziwienie, tak cały ten pociąg. Czułem się bardzo nieswojo i osobliwie. Uśmiechnięty staruszek swoim zachowaniem niejako wskazał, że mógłbym już sobie iść. Słowa jednak nie powiedział. Zamknął drzwi i zostawił mnie z bagażem w przedsionku między przedziałem dla pasażerów a konduktorskim. Rozejrzałem się dokładnie, bo coś mi tu bardzo nie pasowało. Mój pociąg zwykle nie jest taki odrapany i obskurny. To dłuższa trasa i tędy jeżdżą lepsze składy. Światło migało, jakby za chwilę miała wypalić się żarówka. Drzwi od toalety otwarte bujały się to w przód, to w tył, odsłaniając i przykrywając z bałagan w środku. Bilet! Przypomniałem sobie o nim i jego tajemniczości. Otworzyłem go. Przełknąłem gulę śliny i zrobiłem wielkie oczy na widok złotego pentagramu w środku. Dotknąłem go, przejechałem palcami. Był mokry. Sączyła się z niego bordowa, zdaje mi się, krew. Bo czym innym mogłaby być wydzielina z pentagramu? Miałem mętlik w głowie. Patrzyłem tak przez chwilę na ten symbol i na prawdopodobną krew na palcach. Wtem poczułem czyjąś obecność obok siebie. Podniosłem powoli wzrok i ujrzałem śmierć. Tak jak się ją przedstawia w filmach. Zakapturzona, czarna postać z trupimi rękami trzymająca kosę. Postać bez twarzy. Siejąca wokół siebie zimno, strach i beznadzieję. Cofnąłem się szybko i potknąłem o swój bagaż. Przewróciłem się i leżałem pod ścianą. Zacząłem żądać wyjaśnień, zostawienia mnie w spokoju. Pomyślałem, że to jakiś nieśmieszny żart, jakich teraz pełno. Jednak ta zjawa stała w bezruchu na swoim miejscu. Twarzy nie widziałem, lecz domyślałem się i czułem, że patrzyła na mnie. Czułem to. Naturalnym odruchem istot żywych jest mruganie. I za którymś mrugnięciem Mara zniknęła. Co jest? Pomyślałem i rozejrzałem się. Gdy spojrzałem w prawo, jej głowa z kosą skierowaną ostrzem pod szyję była o kilka centymetrów od mojej.
Wrzasnąłem z przerażenia, trząsłem się i w mgnieniu oka stanąłem na proste nogi pod przeciwną ścianą. Wypytywałem niemal z płaczem, czego ona ode mnie chce, co się dzieje, czy umrę. Postać wciąż ani drgnęła. Po krótkiej chwili, powolnym ruchem wskazała mi kosą drzwi do przedziału pasażerskiego. Zrozumiałem, że chce, abym tam wszedł. Spojrzałem do przedziału konduktorów, ale nikogo już tam nie ujrzałem. Kosa dalej wskazywała drzwi. Pociąg sunął po torach z łoskotem, nie miałem szansy ucieczki, zresztą stała przede mną sama śmierć, jakże więc mógłbym jej uciec? Niewiele myśląc, powoli podszedłem do drzwi, chwyciłem klamkę i przesunąłem je w lewo. Rozległ się dźwięk podobny do megafonu zapowiadającego przyjazdy i odjazdy na peronach. Po dźwięku padł komunikat. Stacja krzywd twoich przyjaciół. Że co niby? Jaka stacja? Pytałem się w duchu, zanim zobaczyłem cokolwiek w tym przedziale. Podszedł do mnie konduktor, wyrwał mi bilet i podstemplował. Oddał go i wskazał ręką, abym przeszedł dalej. Ujrzałem tu jakieś znajome rysy twarzy, ludzi, których jakbym skądś znał. Tylko skąd? Pewien mężczyzna wstał i szedł w moją stronę. Nie wiedziałem już, czy mam się bać, czy przejść za chwilę do obrony. Nic już nie wiedziałem. Miałem siano w głowie. Bez słowa zaproponował, byśmy usiedli przy stoliku. Posłusznie usiadłem, a on spoczął naprzeciw mnie. Jak ci się wiedzie? Zapytał. Słucham? Odpowiedziałem zagubiony. Jak ci się wiedzie, Jacek? Ustatkowałeś się? Nie, wciąż na to... Zaraz. Możesz mi kurwa powiedzieć, kim ty jesteś i co tu się dzieje? Mój rozmówca rozsierdził się po tych słowach, wstał, uderzył pięścią w stolik i stanął nade mną. Zamknij się i słuchaj, co ja tu mówię! Wrzasnął, a ja skuliłem się jeszcze bardziej przerażony, czułem, jakby serce miało samo wyskoczyć mi z piersi. Przypomnij sobie, jak w czwartej klasie mieliśmy piękną zabawę. Kopanie się wzajem po jajach. Jeden drugiego i na zmianę, pamiętasz? Byłem dobry w tę grę, ty też. Ale mnie kopnąłeś tak, że potem nie mogłem mieć dzieci. Pewno nawet o tym nie wiesz, ale przez to wszystko 8 lat temu dostałem raka jąder, potem prostaty i pęcherza. No i umarłem. W momencie, kiedy to wszystko mówił, jego wygląd zmieniał się. Stawał się blady, siny, wypadały mu włosy i marszczyła się skóra. Stanął w milczeniu tyłem do mnie. Wojtek. To ty, Wojtek. Rany, nic o tym nie wiedziałem. Pamiętam, że tamtego dnia trafiłeś do szpitala, a potem zmieniłeś szkołę. Wojtek się odwrócił i ujrzałem jego twarz. Zrozumiałem od razu, że stoi przede mną martwy już od 8 lat dawny kolega. Wyglądał tak, jak wówczas wyglądał w grobie. Po 8 latach rozkładu. Same kości, zdarte ubranie i strzępki wysuszonej skóry, kruszące się od choćby najmniejszego ruchu. Spojrzał na mnie oczodołami i wtem poczułem okropny ból w kroczu oraz pod brzuszu. Jakby mi ktoś tam nagle włożył piłkę do siatkówki i ona uciskała wszystko w koło. Ból nie do zniesienia, krzyczałem w niebogłosy. Przyjemnie, prawda? Wojtek rzucił i odszedł. Usiadł na swoim miejscu, a w tym czasie podeszła do mnie jakaś kobieta z dzieckiem na rękach, z noworodkiem. Zacząłem się domyśleć, o co chodzi. Agata, dobrze pamiętam? Zapytałem, ściskając krocze z bólu. Szkoda, że zapomniałeś o mnie, jak ci powiedziałam, że jestem w ciąży, gnoju. Agata, spokojnie. Dzięki uprzejmości Jacka jesteśmy pewni, że to nie moje dziecko, wtrącił się Wojtek. Agata, dlaczego to rozpamiętujesz? Co tu w ogóle robisz? Jak to co? Przecież ja też nie żyję. Co? Jajco, ty mnie odrzuciłeś, rodzice się mnie wyrzekli i nie wytrzymałam tego. Powiesiłam się przez ciebie, a byliśmy przecież przyjaciółmi. I obiecaliśmy sobie, że to tylko jeden raz. Widzisz, do czego doprowadziłeś? Proszę, oto twoje dziecko. Miałam je w łonie, wisząc na linie. Agata wstała i dziecko zaczęło płakać, ale wręcz wyć. Poczułem zaciskającą się na szyi pętlę. Straszny ucisk, jakby mnie wielki goryl dusił. Nie mogłem złapać tchu, lecz nie umierałem. Cierpiałem okrutnie przez brak powietrza. Robiło mi się ciemno przed oczami, lecz nie umierałem. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile to trwało, ale było okropne. Gdy Agata odchodziła, pętla się poluzowała. Zapałem potężny wdech, wrócił tlen. Załzawione oczy wytarłem w rękaw i ponownie usłyszałem dźwięk megafonu i komunikat. Posiadacz biletu o numerze TR666UP proszony jest do kolejnego wagonu. Właściwie nie musiałem sprawdzać, czy to mój bilet. Byłem pewien, że to o mnie chodzi. I rzeczywiście, to był mój bilet.
Przekroczyłem próg kolejnego wagonu. Megafon zapowiedział: stacja Zaniechań. Zaniechań? Zdziwiłem się. Z końca przedziału ruszył w moją stronę 60-letni mężczyzna w drogim garniturze i w okularach w cienkiej złotej oprawce. Idąc, wertował jakieś dokumenty. Pomyślałem, że to jakiś komornik czy inny urzędnik. Proszę spocząć, wskazał siedzenie, oczywiście ze stolikiem, i usiadł naprzeciw mnie. Jestem notariuszem i przedstawiam panu akt wszelkich zaniechań, jakich dotychczas się pan dopuścił. Proszę się nie obawiać, to nie są zobowiązania finansowe. Liczę na to, że mi ulży, czy co? Są to jedynie wszystkie poważne zaniechania dotyczące rodziny, które wykraczają poza kodeks. Po sprawie z panią Agatą wyrzekł się pan rodziny i domu rodzinnego. W wyniku czego, o czym nawet pan nie wie, pańska matka wylądowała w szpitalu i ma niskie szanse, a pański ojciec właśnie dopija wódkę i za jakiś kwadrans pójdzie podciąć sobie żyły w garażu. W tym momencie prosi Boga o wybaczenie za swoją słabość, prosi o zdrowie dla żony i o dobro dla pana. Obawiam się, że jego prośby nie zostaną wysłuchane. On teraz zastanawia się, gdzie popełnił błąd w pańskim wychowaniu, skoro uczył pana wszystkiego, miał pan wszystko, czego tylko pragnął. Oprócz rzeczy materialnych otrzymał pan od rodziców miłość, zaangażowanie i dobre wychowanie, jak również duży bagaż rodzinnych historii, z których mógłby pan być dumny. Zmarnował pan to doszczętnie. Według mojego raportu i po wyroku najwyższego nie pozostaje mi nic innego, jak zabrać pana do ojca i matki. Odetchnąłem z ulgą. Rany, zaraz koszmar się skończy, będę mógł naprawić krzywdy wyrządzone rodzicom. Ulżyło mi. Lecz tylko na chwilę. Znaleźliśmy się w garażu taty. Nie jestem w stanie wytłumaczyć jak, po prostu wyszliśmy z tego przedziału do kolejnego. Po chwili otworzyły się drzwi i stanął w nich trochę wypity ojciec. Tato! Krzyknąłem. Tato, to ja przy... Zauważyłem, że mnie nie słyszy. Spojrzałem pytająco na notariusza. Pokiwał przecząco głową. Ruszyłem do ojca, chciałem go dotknąć. Nie widział mnie, nie słyszał, a moje ręce przenikały przez jego ciało, jakbym był duchem. Ojciec szedł do stołu roboczego. Nie, gnoju, nie zrobisz nam tego. Rzuciłem się na notariusza, jednak przez niego również przeniknąłem i przewróciłem się. Odsunął się i pokazał ręką na ojca. Ujrzałem, jak się żegna i przystawia nóż tapicerski do nadgarstka. Tato, nie! Zanim zdążyłem to powiedzieć, z jego żył leciała już krew. Nim dobiegłem, przeciął sobie drugą rękę. Powtarzał te ruchy, a ja bezradnie klęczałem i płakałem. Ogarnęło mnie cierpienie, jakiego nie znałem nigdy wcześniej ani później. Widziałem, jak powoli zasypia, jak jego oddech się uspokaja i zwalnia, oraz jak pod jego krzesłem zbiera się i zastyga powoli krew. Umarł. Schowałem twarz w dłoniach i zaszlochałem. Gdy podniosłem głowę, byłem już w szpitalu. Zobaczyłem matkę na łóżku, a wkoło tłum lekarzy z defibrylatorem i tlenem. Nie podjąłem już reakcji. Wiedziałem, że to na nic. Patrzyłem, jak umiera w cierpieniu. Krzyczała tylko: Jacuś, Jacuś, módl się za mną, Jacuś! Po chwili walki lekarze włączyli wszystkie aparatury i zakryli jej twarz kołdrą. Notariusz chwycił mnie pod ramię, oznaczając tym, że pora wracać. Moja rola tutaj się kończy. Dziękuję za współpracę. Żadną dokumentacją nie musi się pan przejmować. Jesteśmy w tej sprawie na zero. Do widzenia, udanej podróży. Rzekł chłodno notariusz, a ja już wiedziałem, że trzeba mi iść do kolejnego wagonu. Szedłem powoli, zniszczony psychicznie. Widziałem z bliska tragiczną śmierć obojga moich rodziców, co gorsza z mojej winy. I nic nie mogłem z tym zrobić. Stanąłem przy ścianie, oparłem się i roniłem łzy. Spadały mi na buty, na podłogę. Wtem poczułem 3 delikatne szturchnięcia w bok. To śmierć poganiała mnie swoją kosą naprzód. Stacja ostatniego kręgu pana. Tutaj nie powitał mnie żaden kontroler. Nie dostałem pieczątki, stempla czy dziurki w bilecie. A sam przedział był pusty, żywej duszy. Do tego światło ciągle mrygało, to podkreślało mrok tej sytuacji. Powoli i ostrożnie poszedłem na wprost. Po obu stronach przejścia znajdował się szpaler miejsc siedzących. Zgasło światło, nastała kompletna cisza i wyostrzył się szum jazdy pociągu. Nagle światło się zapaliło, a ja znajdowałem się na jakimś bordowym piachu. Ktoś zaczął łapać mnie za nogi. Wiele postaci czołgało się do mnie. Światło znów zgasło. Uspokoiło się. Po kilku sekundach zapaliło się ponownie i te same postaci już trzymały mnie za szyję. I ponownie zgasło. Tym razem jednak na dobre. Ucichł szum jazdy. Zniknęła łuna zza okien.
Obróciłem się i ujrzałem za sobą zwykłe krzesło, a na nim elegancko ubranego, uczesanego mężczyznę w średnim wieku. Siedział z założoną nogą na nogę, palił papierosa. Właściwie przypominał gangstera z lat 20. Jezus, może pan... Po tych słowach człowiek zaczął syczeć i wić się jakby z bólu. Dobiegł do mnie i chwycił mnie za szyję, przypierając do ściany. Zajrzał mi głęboko w oczy, zmarszczył brwi. Uśmiechnął się i puścił mnie. Kim pan jest? Spytałem. Ja, synu, jestem drukarzem twojego biletu. Jestem władcą tego miejsca i wszystkiego, co tu się dzieje. To z mojej woli tu jesteś i dla mojej radości cię tutaj sprowadziłem. Znalazłeś się w ostatnim kręgu mojego królestwa. To tutaj możesz spojrzeć na moje oblicze. To tutaj ja karam i nagradzam. Nie jestem ten, który jest. Przeciwnie. Jestem tym, o którym mówią, że go nie ma. Wielu na końcu się zdziwi. Czy ja jestem na końcu? Spytałem zaniepokojony, bo myślałem, że już umarłem i trafiam do piekła, a nie wydaje mi się, żebym tyle przeskrobał. Jesteś na początku, zwykły śmiertelniku. Odpowiedziała mi postać, która oprócz lęków wzbudzała we mnie pełen respekt. Dominował tutaj. Wiem, że nie wiesz, kim jestem. Poczułem jakiś ciężar w dłoni, jakbym coś trzymał. Podnieś rękę, wyceluj i strzel we mnie. Co? Miałem w ręku jakiś pistolet. Podnieś rękę i strzel. Wrzasnął, a moja ręka bez mej woli, bez mojego zaangażowania, wyprostowała się w jego stronę i drżała. Strzelaj! Sam nie strzelisz, wiem to. W tym momencie broń wystrzeliła. Sama. Ja za spust nie pociągnąłem. Pocisk wylądował w klatce piersiowej tego czegoś, czymkolwiek to było. Nic mu się jednak nie stało. Zaczął się zanosić śmiechem, a ja prawie umarłem ze strachu. Nie byłem w stanie pojąć, co się dzieje. Jestem tym, którego zwą diabłem, szatanem, antychrystem. I oto pokazuję ci twoje miejsce. To do mnie trafisz, gdy przyjdzie po ciebie moja śmierć. Twój sąd ostateczny odbył się dzisiaj. Precz. Śmierć chwyciła mnie za ramię, a ja zatknięty, niezdolny do powiedzenia czegokolwiek, poszedłem tam, gdzie mnie zaprowadziła, do kolejnego wagonu. Stacja świadomości. Tym razem domyślałem się, o co może chodzić. Zdawało mi się, że zechcą mi pokazać skutki moich decyzji i zachowań. Nic bardziej mylnego. Ten przedział był zapełniony. Wolne było tylko jedno miejsce. Usiadłem i czekałem, co dalej. Oparłem głowę o zagłówek i ujrzałem mój bagaż na półce u góry. Dziwne, przecież nie targałem go ze sobą od momentu wejścia do tego przeklętego pociągu. Spojrzałem za okno i zobaczyłem znajome widoki przed moją stacją docelową. Zdębiałem. Co ja tu robię? Przecież byłem przed chwilą w piekle, a teraz jestem u siebie? To był sen, czy co? Pociąg zwolnił, więc wziąłem mój bagaż i udałem się do wyjścia. Kilka osób postąpiło podobnie, a w przeciągu kilka kolejnych już czekało na wysiadkę. Wszystko toczyło się normalnie, jak zwykła podróż. Po wyhamowaniu otworzyły się drzwi. Wszyscy wysiedli oprócz mnie. Kolego, wysiadasz, czy dalej jedziesz? Spytał ten starszy, uśmiechnięty kontroler, u którego kupowałem bilet. Nie byłem w stanie wydukać choćby słowa. No prędzej, prędzej, musimy ruszać. Wyskoczyłem z pociągu, padł gwizdek i pociąg odjechał. Obejrzałem go dokładnie. Wyglądał zupełnie normalnie. W środku ludzie się rozsiadali, chowali bagaż do góry. Bilet! Wrzasnąłem, aż idący obok ludzie się na mnie spojrzeli. Wyciągnąłem zwykły papierek, wypełniony i podbity przez kontrolera. Najzwyklejszy bilet. Twój właściwy bilet masz w drugiej kieszeni. Odezwał się zza mnie mrożący krew w żyłach głos. Odwróciłem się i ponownie ujrzałem kostuchę z kosą. Gdy kiedyś po ciebie wrócę, miej go ze sobą. Do zobaczenia. Wyciągnąłem ten czarny bilet z pentagramem, podbity w każdym wagonie. Brakuje tylko jednego stempla. Nie wiem, kiedy zostanie on wstawiony, ale wiem już, przez kogo.